Cześć moi drodzy, witam wszystkich. Chyba mnie odwrotnie widać, bo ja znowu tym telefonem nagrywam. Słuchajcie, taka sprawa. Mam tutaj taki gaźnik ze skutera Euro 3. Euro 3 to jest ten skuter z tym elektronicznym gaźnikiem. Kojarzycie o co chodzi, nie? No i był problem z odpalaniem. Wyczyściłem gaźnik, wymieniłem moduł, cewkę, skuter zaczął palić, ale ciężko na zimnym. Nie miał mocy ten skuter, coś go tam dławiło, on dalej szarpie, więc postanowiłem przyjrzeć się saniu, elektrozaworowi sania, jak on wygląda, ja wam teraz pokażę. Zobaczcie, tutaj mam stary elektrozawór sania, a tutaj mam nowy i dla porównania, jak je przyłożę, zobaczcie, widzicie? Stary jest bardziej wysunięty, jest zamknięty. Ale ja, jako człowiek nieugięty, zawsze muszę gdzieś tam czegoś jeszcze doszukać. I zobaczcie, tutaj mamy kanał, w którym nie wiem, czy to będzie widać. Ja to schowam. O, może włączę oświetlenie. Zobaczcie, jest kanał, w którym widać, tak powiem, otwór. Do którego dochodzi paliwo i to jest iglica, która go otwiera. W takim stanie spoczynku ta iglica powinna być otwarta, to znaczy, zobaczcie, w takim stanie, o, taka dziurka powinna być widoczna, ale tu niestety tej dziurki nie ma, więc to sanie już nie do końca działa, powiem wam szczerze. Ale pokażę wam teraz inny numer. Mam nowe sanie, nowiutkie, nowiusieńkie zamówiłem. To sanie praktycznie chyba jest nieosiągalne w sklepie. Dzwoniłem nawet do firmy Barton, bo to jest Barton Prime, ale zamówiłem gdzie indziej, więc słuchajcie, zobaczcie, wkładam nowe sanie, jest to samo. Zobaczcie, jak jest źle wyregulowane fabryczne sanie i po włożeniu tego sania mamy ten sam problem, moi drodzy. My jesteśmy świadomi, myślimy, a mam nowe sanie, będzie super, wszystko działało. Okazuje się, że tu dupa. Sanie dalej jest zamknięte. On się oczywiście jeszcze bardziej zamknie, aż ta gumka tutaj dociśnie w środku tamtej, o widzicie, tego wypustu, takiego mosiężnego, i się wtedy zamyka do końca. No ale tutaj paliwo i powietrze nie przelatuje sobie, żeby wyciągnąć tą mieszankę, prawda? Teraz zobaczcie, co ja postanowiłem zrobić, bo ja próbowałem to sanie odkręcić, niestety nie chce mi ten gwint puścić, bo to tak zaklejone jest, że głowa boli, więc postanowiłem tutaj założyć podkładkę. Podkładka nie by nie przeszkadzała, bo uszczelnienie mamy w tym miejscu. Więc włożę podkładkę do tego. No i o. I teraz mamy otwarte ssanie, zobaczcie. Widzicie? Widać małą iglicę, bębenka nie ma. Jest otwarte. Zobaczcie teraz. Kupuję nową część. Fabrycznie nową, no bo tak trzeba to nazwać. Nieużywaną. Okazuje się, że ona nie działa. Co wy na to?